Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry The Evil Within. Także lecimy tutaj kolejną naszą historyjkę, kolejny odcineczek. Tutaj widzę, że już coś tutaj musi się podnieść. Coś tu trzeba podnieść, to podnosimy, spację. Gdzieś nas tutaj zaciągnęli, ciała i tak dalej. Dobra, znalezione ciała. Ciała odnalezione w miasteczku nad jeziorem. No bo my spadliśmy ostatnio, z tego co pamiętam, ze skały, ze skarpy tamtą karetką, więc chyba tutaj nas ktoś do szpitala psychiatrycznego z powrotem wrócił. No to tak średnio, średnia wizja. Ciało odnalezione w miasteczku nad jeziorem, przyczyna śmierci wciąż nieznana. Ponad tuzin zmasakrowanych ciał odnaleziono w wiosce Elk River. Kilku jej mieszkańców wciąż uznawanych jest za zaginionych. Right. Zaginione. Co tu jest? Okej. Okay. Jakieś pewnie do umysłu sanity. Oż ty wariat. Co ci się tu dzieje? Halo, halo. Jakie karaluchy tam chodzą. Halo, halo. Dzień dobry. Tak, już nie śpimy. Już jest gitarka. Whatever are you talking about? You are the only soul here right now. Jesteśmy jedynymi pacjentami tutaj, o kurde. Będzie nas zabrali. Jakiś nawiedzony szpital. Kurde, ale dziwny efekt przeciągania ekranu. Masakra. W tej grze. A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Nie taka brzydka, nie? Please. Taka sympatyczna. Czy trzymaj spację? No dobra. Without signing it. A, i to jest zapis. Okej, okay, fajnie. No dobra. No dobra, dobra. There is no way to ensure your future memories. I nie możemy więcej zapisywać, okej. Okay. I tak troszkę działa jak w Resident Evil, tak jak tutaj ten twórca tej gry. Gdzie zapisujemy na maszynie do pisania, prawda, tam. Dobra, widzę, że to jakieś kurde. Krzesło tortur. Dobra, trzeba usiąść? Nie bardzo. A dzień dobry. A ona mnie zaraz będzie prądami jakimiś tutaj jeścić, że tak powiem. Tak myślałem, że to tak będzie, no. Okej, zielony żel można użyć do ulepszenia indywidualnych zdolności. Okej, okay, co ja mogę odblokować? Ulepsz. Ale co mi to daje? Co ja tu mogę ulepszyć? To ja ulepszyłem. No dobra, w sumie leżymy w tej karetce. To wydaje mi się, że tam nas babka czymś szprycuje. I my przez to mamy jakieś takie wizje cięgie. W sensie to, gdzie teraz jesteśmy, jest tą wizją. Shit. What the hell is going on? Trzymaj spację. Where am I? Gdzie my jesteśmy? Kidman, where are you? Kurde, mamy mało życia. Trzeba przyznać. Ani Kidmana, ani Connolly nie ma. Liście latają. Żywa w jakimś ciemnym lesie, żeśmy się znaleźli. Okej, okay, kogo zjadacie? Atak wręcz, okej. Okay. Atakowanie pod F, dobra. Co zjadaliście? A, jakąś dziwną, co to jest, sarna?
Czarna, dobra. O, aż 300, kurde, to spoko. Ciekawe, po ile będziemy tam później sobie wzmacniać się. Dziwny motyw ze wzmacnianiem umysłu, no ale może im więcej umysłu będziemy wzmacniać, tym bardziej będziemy jakby sprawni, wiecie. Tym szybciej będziemy odzyskiwać pamięć. O, namiocik. Dzień dobry. Ja lubię namioty. Wyglądał na trupa. Ja się na żywego trupa. No właśnie, on coś tam zjada. A my tu mamy punkty kontrolne. A on tu coś zjada. Mi się wydawało, że on taki żywy trup był bardziej. Weź panie Gnata, no. Tylko przeładuj, bo nie wiem, czy masz kurde załadowane. Ale mu wyżarł łeb. O, żeż ty. Ile tych strzałów? 3 i dalej żyjesz? 4? O kurde. Ciekawe, co za zaraza kurde jest. Masakra, 4 strzały aż. No to potężnie, potężnie. Dobra, ten zjedzony. Ale brzydal był, masakr. Dobra, lecimy dalej. W namiocie nic nie ma, chociaż liczyłem, że jakieś amunicje się zwrócą, nie? A tu niestety, niestety nic się nie zwróciło. No i teraz pytanko, gdzie my mamy podejść? Tutaj do jaskini chyba. Okej, ta gra jest tak... Deczka okrutnie ciemna. Dobra, lampeczka pod Q. No dobrze, dobrze. Okrutnie ciemna jest ta gra. Sobie to zbierzemy. No... I co, żyjesz? A ty żyjesz, dobra. Whoa. Were you warning me about this? No, jakiś ładunek wybuchowy. I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you. Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! Coś kurde spieprzył. Dobry wariat. No dobrze, spację przytrzymaj na rozbrojeniu pułapki. Okej. Okay. Zdobywasz przedmiot z części pułapek. W części pułapek możesz wytwarzać bełty do kuszy agonia. Okej, okay, ale to ja nie mam takiej kuszy agonia. Okej, okay, ale może się dowiemy z czasem o takiej kuszy. Sprint. Sprint zużywa kondycję. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ja potrzebuję sprintować. A ten sprint jest taki średni, bym powiedział. Amunicja. Używanie zapałek. Podejdź do podwalonego wroga i naciśnij C, aby go spalić i zniszczyć raz na zawsze. Spalenie zużywa jedną zapałkę. Jeśli wrogowie znajdują się wystarczająco blisko, można ich podpalić jedną zapałką. Obiekty inne niż ciała i wrogowie również mogą być podpalone, spalone. Dobra, trzeba go tutaj... palić. No i nacisnąłem C. No i... Ucnąć trzeba? A, widzicie, nie bardzo. Nie bardzo C działa, nie? Spalanie zapałką. Gadają mi o spalaniu zapałką, a tu nie działa. A, tu trzeba zapałkę podnieść dopiero. No dobra. Ja myślałem, że to amunicja tam leży, nie? I co mi daje to, że one się spalą? Pewnie nie wstaną, bo to nie mówi, że raz na zawsze ich się zabija. Ale pistolet też ich zabija raz na zawsze. I
Ja mam tam w ogóle stóg siana i wydaje mi się, że będziemy musieli sobie go spalić, ale na razie wejdę tu do tej chaty. O ile mogę. No nie bardzo. Chodź, panie. Dobra. Dzień dobry, pani pielęgniarko. Kurde, wlazła do tego, do lustra. Co tu się dzieje w tej grze? Czy jakiś kodeks znaleźliśmy? Co to jest? Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, listopad 2004. Nareszcie odebrałem swoją złotą odznakę, śledczy Sebastian Castellanos. Nieźle to brzmi. Wydaje mi się, że długo to trwało, ale ponoć i tak awansowałem bardzo szybko. Nie mogę się doczekać pierwszego dnia. Wiem, że zdziałam dużo więcej jako śledczy niż jako zwyczajny mundurowy. No właśnie, nie muszę już nosić tego przeklętego munduru. No i podwyżka nie zaszkodzi. Policja w Crimson potrzebuje takiego wsparcia, a w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła przestępczość. Crimson City to mój dom i moim zadaniem jest go bronić. Okej. Okay. Co ci to dało, chłopie? Co ci to dało? O Jezus, strzeliło coś tu łeb nam. Dobra, co, niby tam możemy wejść? Znowu się obudziliśmy właśnie w talu. Wydaje, że ona nas, wiecie, ćpa czymś. Dobra, dawaj. Tym razem już nie mamy tego fajnego efektu. Ale... Okej, niby można znowu zapisać. Okej. Jezus, ile tu spację potrzymał, 10 zapisów zrobiło. Dzień dobry, a może z nami pogadać coś, czy nie? Nie chcesz. Wydaje mi się, że tutaj będziemy sobie przychodzić jako bezpieczne, wiecie, lustrami, będziemy wchodzić jako bezpieczne strefy, a poza lustrami będziemy z powrotem wracać. Tylko wracamy się wzmocnić, według mnie, nie? No i później wracamy z powrotem lustrem. To my tu możemy wzmocnić, okej. Kaźnik zdrowia, maksymalny czas sprintu, atak wręcz 3K w odzyskiwanie zdrowia. Dobra, ja myślę, że moglibyśmy sobie wskaźnik zdrowia, ale to co 2000 punktów, aż my nie mamy na to. Okej. To tu mamy, ale mamy też broń do wzmocnienia. Też po 2, tu moglibyśmy szybko strzelność broni. Czas przeładowania, pojemność magazynka. Okej, i w zapasach też możemy. No na początku, no możemy 5 zapałek sobie więcej wzmocnić. Granaty, no. Okej, to wydaje mi się, że ta sprawność byłaby najlepsza na początek, nie? Trochę więcej z życia. No dobra, ale to i tak jest jednak za drogo dla nas, 2000. No nic, to wracam tam. Tam widziałem różne lustra, że są. Jest tutaj lustro i tam. Przed nami. No dobra, wróćmy do tego. Okej, czyli przez lustro jakby przechodzimy sobie między... Powiem wam, że troszkę zamieszali. Myślałem, że to będzie. Nie, że będzie tu mniej fantastycznie, o tak, nie? Dobrze, czy my tu mamy gdzieś, że tak ujmę delikatnie, zapałkę? Bo ja bym chciał ten stuk spalić, ale już go tu nie widzę, gdzie on tu jest. Był, o jest tutaj, ale tu chyba nic za nim nie będzie, no. Okay. Dobra, lecimy dalej. Strasznie szybko. A ty kim jesteś? A, ty jesteś tym obłąkanym, dobra, a ty jesteś tym ziomem, którego moglibyśmy podejść. Kontrol i spacja, żeby pod ziomka podejść. Ja może wyłączę latarkę, co? I ciak, zabity. Jezu, w głowę mu wbił od razu. Czy jego trzeba spalić? Czy on będzie wstawał? Czy jaki tam ciul? Dobra, nie wiem. A co? To jest tak, ja sobie tak mogłem drzwi otworzyć? A, ten dziad przez okno uciekł. Możesz ty. Sterowanie informacją, przechodzenie przez okna i... Dobra, to można tak sobie przez okna przeskakiwać. Dobra, dobrze wiedzieć.
O, tam jakiś dwór straszny jest po lewej stronie. Widzicie? Straszny dwór tam będzie. Dałbyś jakieś zapałki, żeby my sobie tutaj wrogów palili. A tu jakaś jest ta. Posążek. Chodź, panie. Pamiętajmy, że możemy bić ich ręcznie jeszcze. Troszkę życia też pewnie tam tracimy, mamy. To chyba nie jest nasz ziomuś. Hey, are you guys from around here? I don't know where. Wydaje mi się, że on się zmieni w jakiegoś stwora. O, żeż wariat. I to nie jeden wyszedł. Okej. Okay. Ale paskudy, dwie aż. No dobra, podnieś tę butelkę. I co ja tu mogę nią zrobić? Mógłbym... Ale dobra, rzucę do ognia. Czy wy tam pójdziecie do ognia? Idźcie do ognia. Kiedy ty robisz, wariat? No idź tam. Dobra, uciekam stąd, kurde, bo tutaj jakaś mordęga się dzieje. Masakra. Dobra, nie biegnie za mną. Chłop mi pod płot przybiegł. Czekajcie, bo tutaj drugi. Ej, ja mam tylko dwie kule. Czy go światło przyciąga, czy nie? Jestem ciekawy, czy to światło ma jakiś wpływ na to. Ja może je wyłączę, co? Totalnie nie wiem, gdzie iść. Czy by można było zabić kogoś, wiecie, od tyłu, nie? Ale krzaczury. Nic nie widzę przez te krzaczury. Dobra, a ten tu stoi co? Przodem, tyłem, przodem stoisz. Dobra, to ja myślę, że tędy, ale ja bym chciał tego zaklepać jakoś, nie? Dobrze by było go tyłem zaklepać, nie? O, już mnie zobaczył. No super. Aj, Marian, bij się z nim. Aj, spalił mnie. Dziwnie mnie zobaczył szybko, wiecie? No dobra, trudno. Musimy opanować mechanikę w tej grze. Dwa strzały mi sprzedał. Dobra, dobra, dobra. To jest jakiś plus. Ech, ech, ech. Czasem lepszą strategią jest ucieczka? No próbowałem, już raz uciekałem. Jezu, na prosto, na ryju mi go dali. No dobra. Dziwne, że mnie ziom tak szybko zobaczył. Może właśnie gdzieś tędy by pasowało przejść, wiecie? Nigdy nie wiadomo, którędy kurca pomyślał, nie? No i a ja tutaj muszę tędy wskoczyć, dobra. Jak on tam stoi tyłem... O, teraz jak on tam idzie, nie? A nie, tędy nie wskoczę. Okej. Okay. Ja muszę się tu gdzieś schować. Coś mi się czuje, że ja go muszę tutaj w inny sposób zdjąć, wiecie? Tak bardziej od tyłu go, o, zaatakować. Dobry. Było miło, ale się skończyło. Można z nich podnosić, okej. Okay. Strzykawka, odzyskiwanie zdrowia, okej, okay, ale jak to się używa?
To ja nie sądziłem, że mogę tu podpalić. A, mogę pochodnię podnieść. I pochodnią mogę podpalać. Nie bardzo. No dobra. Okej, okay, albo pochodnia, albo butliczka. Powiem wam, że kurde, coś tu jest nie tak. Ukryj się. Trzeba się tu pod łóżkiem ukryć. Tam jest kolejny i tam jest też pułapka, z tego co widzę, bo tutaj jest... linka, nie? Jesteś tu sam, czy jesteś tutaj we dwójkę? O, coś znalazłem w szafie, patrzcie. Dobrze, że chłop mnie nie usłyszał. Idę go zaraz zabić. Nie wiem, ile ich tam jest w ogóle. Wiecie? Niech on tylko się odwróci. No, odwracaj się. Oj, nie wiem, czy zdążę. Dobra, nawet mi się udało w ostatniej chwili. W ogóle nie wiem, jak się leczyć, wiecie? I tu ktoś jest. Ja żem zioła nie widział. On tu cały czas był? Czy on się zrespił? Wydaje, że on się zrespił. Znaczy, że on wstał, wiecie? Że go nie podpaliliśmy. I że on po prostu wstał. Szkoda, że go nie możemy pochodnią podpalić. A, tu jest ziomek. Aha, ty chodzisz, ziomuś, tak? Ja wam, że totalnie nie widzę, gdzie mam iść, nie? No, zakładam, że tutaj gdzieś, ale ciekawe, czy tam jakieś znajdźki omijam, czy coś. O Jezu, oni wstali. Kręć to, panie, szybciej! No co on robi? Dobra, nie mam więcej. Ale mnie zabił. Plecy mnie strzelił. Ajajaj, co tu chodzi? Dobra, zobaczymy, gdzie nam wczyta grę w ogóle. No nie spodziewałem się, że wyleci dwóch ziomów tutaj na mnie i też nie wiem, jak się leczyć na razie póki co. A, od początku. O, no to będzie interesujący odcinek. Wiecie, to będzie dosyć bardzo interesujący odcineczek. Gdyż ponieważ, no, dużo rzeczy, jak raz zrobimy coś źle, to dużo rzeczy musimy ponownie zrobić. To trochę mi się to nie podoba. Tym bardziej, że nie mam jako takich zapisów. Ale w samouczku, czy my mamy jakieś leczenie się? Sprint, rzucanie butelek, ukrywanie, dostęp przedmiotów. Okej, tam pod V niby coś mamy, dostępne przedmioty, tak? Okej, to tego mi nie mówili kiedyś. Okej, tu mamy rewolwer i tu byśmy sobie mogli poprzypisywać apteczki. No dobra. Powiem wam, że to może by się dało radę udać wtedy, nie? No i mnie zobaczył, no co za kurde wariat, no weź się schowaj. Nadal mnie widzi, czy już mnie nie widzi? Dobra, nie widzi mnie już. Siema, mordo. A, idzie w tą stronę. A, znowu mnie zobaczył. Co za kurde wariat. Będziemy w kółko biegać, panie. A, dobry odcineczek, nie? Fajnie. Bo on pochodnią jest, to tak ciężko go, wiecie, zabić, nie? Ferrario.
Nikogo nie ma. Co za wariat. Wrócisz się, czy pójdziesz dalej? Zobaczył mnie. Ej, jak mnie zobaczył? No weźcie. To jest w ogóle niewykonalne. Dobra, biegnę tam dalej, kurde, chyba, bo to tak nie będę się z nim bawił w piciu babkę, nie? To da się z chłopem bawić, 40 razy użerać, nie? Jeszcze mamy tutaj jednego. Mam nadzieję, że to światło im nie robi. O, to z powrotem możemy zabrać? Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że temu damy radę. Dobra, jest. Tą apteczkę bym sobie ogarnął, wiecie? Okej. Okay. Ale apteczki nie ma chłop tym razem. Wcześniej miała, teraz nie ma. No to tak średnio, powiem wam. Ani pochodni nie mam, ani niczego. No te ziomy wylecą dwa, no to co ja zrobię? Ty mnie zobaczyłeś, czy ty idziesz w tą stronę? Stalinka cię wysadzi? Ty przejdziesz bez problemu po niej? O, ale bungło. Gdzie na mordo? On wstaje! Weź nie wstawaj, panie, leż! Ej, no nie, to niesprawiedliwe, jak on stał? Jakim cudem ty stałeś, wariat? Weź się opanuj. Ale tutaj jest akcja. No ja powiem wam, że te odcinki chyba będą dłuższe niż mi się wydawało. Mordo. Gdzie jest mój nóż? Ty przez okno wychodzi. Co za typ? Tulinka przede mną, czekaj, bo ja bym zginął. Co za typ przez okno wyszedł? Wrócił się? Wrócił się. No weź, typie. Co za typ. Kolejny typ, wariat jakiś. Taś, taś. Chodź na lineczkę, chodź. Chodź na linkę, pokażę ci się, chodź. Chodź. Nie bój się. Dobra, pięknie, panie, kurde, elegancko. No dobra, ale miejmy nadzieję, że on już tam gdzieś tak nie bardzo będzie mu się chciało stać. Najgorsze jest to, że ja nie mam życia, wiecie? Au? Światło chyba nie przeszkadza im. Ja nie mogę zapisać. To jest najgorsze. Ty podnieśli z niego. To trochę musiał więcej. Dwa te wytrzymywał. Dobra. Teraz potrwał niby. Potrwał. Ja mogę sobie tą apteczkę przypisać. O, dobra. To trochę więcej zdrowia mamy, ale to nadal za mało, żeby chyba tych pokonać. Kurde. Tu jest... Tam ktoś łazi już, jakiś wariat, ten z pochodnią tam łazi. Ja tu pochodni chyba nie mogę znikąd zabrać, nie? Teraz to obczaję wszystko. Dobrze by było, jakby miał gdzieś pochodnie, ale to tu nie ma pochodni niestety. Woda. Szkoda, bo wiecie, bo czuję, że mam za mało tego zdrowia. Oni tak szybko przybiegają.
Najwyżej będę uciekał. No dobra. Oni już idą, tak? Kręć to, Marian. Dobra, wychodź stąd. Ej, dobra, oni mnie leją. To najgorsze to, nie? Że jak jest macie, jak to się nazywa? Jak macie akcję jakąś i się nagle okazuje, że oni was biją, a wy nadal nic nie możecie jakby anulować tej akcji, nie? No to to jest wtedy tak średnio. E, pułapka jakaś przede mną jest. Abyś mi napisał, panie, że tam pułapka była, bo ja bym sam nie wiedział. Masa tu tych pułapek, powiem wam. No dobra, jakoś to wygląda. Gdzie oni są i gdzie oni będą chodzić? Kurde, totalnie ich nie widzę. On stoi tam plecami, tak? Wiecie, jak oni się rozdzielili, to też nie jest ciężko ich zabić wtedy, nie? Bo moglibyśmy z tyłu podejść za nich. Jaki sens tego by był? Ale nie sądziłem, że ta gra będzie tak mega skradankową. A chłop tu idzie. Wiecie, nie sądziłem, że to będzie taka skradanka z tej gry, nie? Jeden jest tam. Tam go widzę za ogniem. On się zwiesił, czy on tam chodzi cały czas? I to jest ten jeden, czy to jest ten tych dwóch? Nie wiem. Wydaje mi się, że ich jest tutaj dwóch, wiecie? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanko. Jo, patrzcie, tu idzie ziomek, nie? On tu stoi obok mnie, patrzcie. Oż ty mordo, idź stąd. Zauważył mnie? Nie, nie zauważył mnie. Idź stąd! Kurde, idź stąd! Wariat mnie zauważył, no by go w pół jasny strzelił. A ja się tak nie bawię. Ze wszystkich miejsc przylas akurat to, no. I co, z tego nic nie możemy podnieść? Oj, to mi tak na... Nie bardzo mnie to trzeba. Życie by mi się przydało bardziej. Dobra, idę tam. Wow, punkt kontrolny. Czyli odtąd będziemy teraz. No, powiem wam, jest interesująco. Ja nie mam życia. Ja nie mam. Mam dwie kule chyba. W pistolecie, ale to tak średnio bym powiedział.
Już kogoś widzę tutaj. I to nie jednego, tylko dwóch. A nawet więcej. Czterech. Raz, dwa, trzy, czterech. Jedzcie, jedzcie, na zdrowie. O, ty też tutaj zajadasz się. A tutaj więcej się zajada. Szkoda, że nie ma jakiegoś wskaźnika, wiecie, po którym oni mnie widzą, albo nie, i tak, żebym ja to mniej więcej też wiedział, nie? To by było lepiej dla mnie. Ciemka mordo. Ej, coś do mnie biegnie. No weź. To niesprawiedliwe. Dlaczego oni za mną biegną? Nie sądziłem, że takie zabicie nagle aktywuje ich. No biegną jak nic. Chyba taki skrypt był gry. Oho! Ten mu z buta wyciął ranny. Dobra, udało nam się, kurde, ale trochę skradanki było. Dobrze, rozdział drugi się zakończył. W takim razie my też kończymy odcineczek. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Zachęcam do zostawienia łapki, suba. Niestety nie obyło się bez jakichś tam lekkich zdenerwowań na tą rundę, na tę grę. No, jest interesujące. Poznajemy cały czas mechaniki tej gry. Myślę, że z czasem dowiemy się mniej więcej co i jak tutaj się to wszystko dzieje. Także dzięki wielkie jeszcze raz i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.